To jest wieczór WTK, Dariusz Milejczak. Dobry wieczór, witam Państwa ponownie. Poznań, podobnie jak wiele innych dużych polskich miast, nie dostał żadnych pieniędzy w drugiej turze przyznawania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dlaczego tak się stało? Czy dzielenie środków może mieć związek z partyjnymi barwami samorządów? O tym rozmawiam już teraz z Państwa i moimi gośćmi, wiceszefem Poznańskiego Porozumienia Jarosławem Puckiem, który skutecznie w uzyskaniu funduszy wspierał gminę, w której mieszka. Dobry wieczór, witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. I rozmawiamy również z przewodniczącym Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Markiem Sternalskim, a więc przedstawicielem samorządu, który nie dostał ani złotówki. Pytanie oczywiście dlaczego i takie pytanie zadam już za chwilę. Dobry wieczór, witam serdecznie. Na początek jednak pytanie do pana prezesa. Zdaniem polityków rządzącego Prawa i Sprawiedliwości za brak funduszy dla Poznania może odpowiadać, jak mówią, ich trudna współpraca z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Czy pana zdaniem to powinno być kryterium przyznawania środków? Nie powinno być, natomiast nie jest tajemnicą, że jest. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest ani pierwszy taki przypadek, ani zapewne ostatni. Poznań za czasów Platformy Obywatelskiej praktycznie nic nie zyskał z funduszy centralnych. A wiemy też doskonale, że Poznańska Platforma jest bardzo słabo reprezentowana na szczeblu krajowym i na szczeblu rządowym. To się niestety przekłada. Proszę spojrzeć, jak było wspierane Gdańsk, czy też dzięki Donaldowi Tuskowi, czy Wrocław, dzięki Grzegorzowi Schetynie. To są liczby, które można sprawdzić, a więc to, że takie decyzje mają tło polityczne, jest rzeczą od dawna znaną. Pytanie, czy tak powinno być? Lepiej, gdyby nie było. Natomiast z drugiej strony można oczywiście się spierać, szczególnie w polityce, to jest rzecz normalna. Natomiast myślę, że nawet to wspieranie ma pewne granice przyzwoitości, które akurat w tym przypadku moim zdaniem wielokrotnie zostały przekroczone. Mówi pan, że taka sytuacja miała już miejsce, ale mam wrażenie, że nie było jeszcze, przynajmniej do tej pory, tak, że politycy partii rządzącej oficjalnie, otwarcie mówili, że tak, wiele wskazuje właśnie na to, że to niechęć Jacka Jaśkowiaka do PiS-u powoduje, że Poznań tych pieniędzy nie dostaje. I to już jest zastanawiające. Dobrze, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwszy raz, kiedy samorządy dostają tak istotne wsparcie z budżetu państwa. Wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takimi dyskusjami, ponieważ... To już jest druga odsłona tego funduszu. Ale żaden rząd po 1989 roku nie umożliwił i nie było takiej możliwości. I tyle. W związku z czym na tym tle są poważne rozbieżności. Natomiast nie można też stracić z pola widzenia tego, że Poznań już otrzymał 93 miliony z tarczy z pierwszego etapu Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po drugie, niedawno otrzymał Poznański Uniwersytet Medyczny wsparcie na poziomie 500 milionów. Chyba historyczne wsparcie z pieniędzy rządowych z budżetu centralnego na budowę szpitala klinicznego. Kilka dni temu Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały pomoc z tarczy finansowej PFR na poziomie 40 milionów złotych. No tak, ale mówimy o zupełnie innym rozdaniu. Panie prezesie, ale mówimy o innym rozdaniu, o innym strumieniu środków. Mówimy o sytuacji, nie, ale to się nie zgodzę, że to jest inna, że mówimy o czymś innym. No nie, to jest inny strumień środków. To jest pytanie o to, czy PiS specjalnie blokuje pewne rzeczy, czy nie. Nie blokuje specjalnie, ponieważ jest dowód na to, że Poznań otrzymuje rekordowe wsparcie. Nigdy takiego nie było wcześniej. No to teraz... Ta teza jest nieprawdziwa. Natomiast teraz... oczywiście jest tak, że Poznań bardzo słabo zabiega o te fundusze, bo ja bardzo To pytanie, czy kryteria były dobre, czy dobrze zabiegał, czy nie. Dobrze, przewodniczący Sternalski teraz. Zacznijmy, Jarku, bardzo dużo mówisz, a pozwolisz, że ja się odniosę do słów, które powiedziałeś. Więc pierwsza rzecz jest taka, to nie jest prawda, że nie było wsparcia wcześniej dla Poznania, bo jeżeli sam dobrze wiesz, jeszcze byłeś członkiem Platformy Obywatelskiej, jak powstawał kampus na Morasku i pieniądze, które szły rządowe na wsparcie dla Uniwersytetu Adamantyckiego. Marku, że ci przerwę, a kto wspomógł tą inwestycję? To nie była Platforma Obywatelska, to była świętej pamięci Krystyna Łybacka. Nie przeszkadzałem ci, był rząd Platformy Obywatelskiej. To jest po pierwsze, ale to nie ma znaczenia. Druga, nie przeszkadzałem ci, Jarku, jak ty się wypowiadałeś. I ale pozwól, że ja też powiem. Druga rzecz, która jest ważna, Euro 2012, wsparcie dla miasta potężne, także pieniędzy rządowych. Trzecia rzecz bardzo ważna i tu jest pewna różnica pomiędzy obecnym rządem a poprzednim. Jeżeli spojrzymy na program chociażby symboliczny budowy orlików,
to zauważymy bardzo wyraźnie, że to reliki powstawały równomiernie, zarówno na terenach, w których rządziła Platforma Obywatelska, jak i PiS, jak i Niezależni, bo chodziło o inwestycje ważne dla samorządu. Jeżeli spojrzymy na schetynówki, które powstawały, i dobrze o tym, Jarku, wiesz, bo byłeś wtedy członkiem Platformy Obywatelskiej, to te schetynówki powstawały równomiernie na terenie całego kraju. To jest pewna filozofia rządzenia, którą powinni się rządzący kierować. 500 milionów na szpital, świetna sprawa, tylko to jest szpital, który, jak dobrze wiesz, nie jest szpitalem samorządowym, tylko należy do wyższej uczelni, która podlega państwu. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy się z tego cieszyć, że te pieniądze do miasta Poznania trafiły, bo one będą służyły pacjentom nie tylko z Poznania, ale i z całej Wielkopolski. Dlatego Poznań o te środki między innymi także się starał, zmieniając w poprzedniej Radzie Miasta, jak dobrze wiesz, także kwestie związane z planami zagospodarowania przestrzennego. Dobrze, panowie, bo chciałem jeszcze zapytać, no bo w tym kontekście nie można nie zapytać o kryteria przyznawania, bo gdyby być może były jasne, a niektórzy twierdzą, że te kryteria jasne nie były, no i pytanie, czy będą, to być może tej rozmowy w ogóle by nie było. Walkę z COVID-19 toczymy wspólnie. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o solidarności w przyznawaniu tych funduszy, a oczywiście patrząc przez pryzmat tych samorządów, no bo nie możemy mówić tylko i wyłącznie w kontekście Poznania, ale także takich miast jak Warszawa czy Gdańsk, no to trudno tutaj tak naprawdę obiektywnie przyznać rację, że faktycznie solidarność była jednym z tych kluczy, no bo gdyby tak było, no to chociażby taka Warszawa by dostała, która wiemy, najbardziej dotknięta przez pandemię, aplikowała o ponad 1 000 000 000 zł, a ile dostała, no to tutaj jak w trójkę siedzimy, to oczywiście dobrze wiemy. Co z tymi kryteriami, panie prezesie, czy one są jasne? Panie redaktorze, było od początku powiedziane, że będzie kilka rozdań, jeżeli chodzi o Fundusz Inwestycji Lokalnych. Pierwsze było rozdanie według pewnego algorytmu na poszczególne gminy i miasto uzyskało z tego około 100 milionów złotych. Natomiast od razu była też mowa o tym, że kryteria w drugiej edycji nie będą takie same jak w pierwszej. I rząd doszedł do przekonania, że Poznań i Warszawa oraz Gdańsk to nie jest pępek świata i należy i warto przede wszystkim wspierać również te gminy, które leżą poza tymi dużymi centrami miast. I ja przypomnę tylko wypowiedź Jaśkowiaka sprzed wczoraj, o ile mnie pamięć, ja przynajmniej z weekendu na pewno, w której chwali się, że dzięki temu, że Poznań ma bardzo duże możliwości pozyskiwania zobowiązań czy organizowania pieniędzy poprzez zaciąganie zobowiązań pozabudżetowych, jest w stanie realizować wiele inwestycji. Podawał tutaj przykład choćby areny. Pomijając już fakt, że to nie jest wcale z jakiejkolwiek oszczędności, bo to jeszcze tego sformułowania użył Jacek Jaśkowiak, tylko ze sprzedaży majątku. Ale to prawda, ZKZL, w którym pracowałem, w tej chwili ma możliwość zaciągania zobowiązań zarówno w Europejskim Banku Inwestycyjnym, jak i w pozostałych innych bankach, dzięki czemu realizuje poszczególne inwestycje. Mniejsze gminy nie mają takiej możliwości, a na dużych miastach świat się nie kończy. Panie przewodniczący, z pana punktu widzenia i Koalicji Obywatelskiej te kryteria były jasne? Kryteria miały polegać na tym, że będziemy sprawdzali zasadność danych inwestycji. I teraz patrząc na to, aż dziwne się wydaje, że miasta, wszystkie te duże miasta nie otrzymały ani złotówki. Czy to oznacza, że te projekty były złe? Nie, bo zarówno radni PiS-u w Poznaniu, jak i pewnie pan prezes by się zgodził, to były pomysły, które były wspierane i wspomagane, ale okazało się, że niestety siła przebicia PiS-u w Poznaniu jest, w Warszawie jest zerowa. I teraz patrząc się przy tym rozdaniu i patrząc się z tej perspektywy, ja powiem w ten sposób. Poznań wpłaca corocznie prawie 100 milionów złotych janosikowego, aby pomagać innym gminom. Czyli praktycznie rzecz biorąc, nam z łaski zwrócono prawie tyle, ile wpłacamy rocznie, powtarzam, rocznie janosikowego. I teraz jeżeli przyjmiemy takie założenie, to można iść dalej i powiedzieć, że tak naprawdę podatki płacone przez poznaniaków zostały przekazane gdzie indziej.
a nie wróciły do Poznania. Jednocześnie kilkaset milionów złotych Poznań traci poprzez to, że musi dopłacać do subwencji oświatowej, bo subwencja, która przychodzi z rządu, nie starcza na prowadzenie placówek oświatowych. I pan prezes dobrze wie, że w szkole w Siekierkach czy gdziekolwiek indziej samorządy mają dokładnie takie same problemy, że muszą dopłacać do oświaty. Samorządy poprzez ograniczenia w PIT-cie i CIT-cie także tracą. Należałoby zwiększyć udział samorządów w tych dochodach, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, kiedy na barkach samorządu jest też duże wsparcie dla mieszkańców naszego miasta. I kolejna, ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna. Duże miasta to nie są miasta, które żyją dla siebie, bo w poznańskich szkołach, w poznańskich instytucjach kultury, w poznańskich instytucjach wsparcia mamy bardzo dużo osób spoza Poznania, z aglomeracji poznańskiej. I inwestycje, które można by było i trzeba by było realizować, poprawiające komunikację, wspierające budownictwo mieszkaniowe, kanalizacje, one powinny także dotyczyć miasta Poznania po to, aby tworzyć dużą aglomerację. Poznań na przykład przyjmuje do swoich szkół uczniów z okolicznych gmin. Te osoby dojeżdżają do Poznania. Ale wprowadzasz tą dyskusję na zupełnie jakiś absurdalny poziom. To jest dokładnie ważny temat z punktu widzenia podziału środków. To nie jest temat naszego spotkania, dlatego że ja chciałbym zwrócić uwagę, że to jest argument, którego ty przed chwilą użyłeś. Argument, którego ty przed chwilą użyłeś, powtarzając, że przecież Poznań składa się na jakieś nie wiadomo jakie projekty, tylko do nich nie wracają te pieniądze. Marek, to jest dokładnie ten argument, którego używają eurosceptycy na całym Zachodzie. Właśnie dlatego między innymi Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, bo oni powiedzieli, dlaczego nasi podatnicy mają płacić za projekty w Polsce. Na litość boską, no na tym polega zasada pomocniczości państwa w samorządzie. Pomagamy tym, których na coś nie stać, bo nas stać na więcej. I dokładnie tą samą zasadę przyjęto. Nie będziemy dawać dużym miastom, między innymi z tego powodu, ponieważ one mają zupełnie inne możliwości finansowania swoich inwestycji. Mniejsze miejscowości, o czym powiedziałeś, oświata, oczywiście, że to jest bardzo duży i bardzo poważny problem, ale miejmy świadomość, że niektóre mniejsze gminy po wypłacie subwencji oświatowej oraz płac dla pracowników urzędu praktycznie nie mają pieniędzy na inwestycje. W związku z czym te środki powinny tak samo pomagać tym miejscowościom, jak i Poznaniowi w rozwoju oczywiście słusznych idei, o których pan przewodniczący powiedział. To przejdźmy do tych mniejszych miejscowości, panie prezesie. Przejdźmy do tych mniejszych miejscowości i do gmin, no bo chciałem oczywiście nawiązać także do kwestii Kostrzyna. Poznań nie dostał złotówki, to już panowie tłumaczyliście, a w zasadzie spieraliście się, dlaczego tak się stało. No inaczej niż jedna z gmin, tych gmin oczywiście dużo więcej, Kostrzyn, w której jednak pan, panie prezesie, mieszka i której pomagał pan w zdobyciu pieniędzy. To są standardy, cytuję Koalicję Obywatelską, to są standardy obecnego rządu, mówią działacze Platformy Obywatelskiej. Jak się pan do tego ustosunkuje? Czy pana zdaniem takie wsparcie to błąd, czy absolutnie nie? Panie redaktorze, gdyby Platforma Obywatelska i działacze ruszyli swoje zatki z tej złotej klatki poznańskiej i wyruszyli w teren, to może by się dowiedzieli, jakie są problemy w poszczególnych ościennych gminach. W Kostrzynie, jedną z miejscowości, w której akurat ja mieszkam, bardzo poważnym problemem, o którym dyskutowano między innymi 2 lata temu podczas wyborów, jest kwestia kanalizacji w Siekierkach Wielkich. To jest inwestycja mniej więcej na poziomie 14 milionów złotych. Żeby mieli państwo mniej więcej skalę, budżet gminy Kostrzyn to jest około 100 milionów złotych. Jasne, tylko chodzi o pana zaangażowanie. Nie rozmawiamy o tych potrzebach, bo one są na pewno nie do dyskusji. No, ale pozwoli mi pan, że zrobię ten wstęp, bo pan go nie zrobi, dlatego to jest konieczne. A więc to jest mniej więcej taki sam poziom inwestycji, jakby Poznań musiał sfinansować inwestycje za 600 milionów złotych. I teraz jest sytuacja następująca. Mieszkańcy gminy Kostrzyn i razem burmistrz szukają rozwiązań i finansów. Przychodzą do mnie, mówią, słuchaj, czy jesteś w stanie nam coś pomóc? Nie wiem, zobaczymy, spróbujmy.
A zatem tak, pomagałem. I teraz jaką mamy sytuację? Gdyby ktoś z Państwa wiedział, jak wygląda projekt kanalizacji w Sieklach, to by wiedział, ale nikt nie zapytał, w związku z czym Państwo nie wiecie, więc muszę tej informacji udzielić. Otóż ten projekt zakłada, że akurat tam, gdzie ja mieszkam, jestem na samym końcu tej planowanej rury, w związku z czym te 4 miliony, które udało się pozyskać, nie będą służyły mnie, ale będą służyły sąsiadom. Moja ulica akurat i mój dom jest gdzieś mniej więcej, może za 5-6 lat będzie zrealizowana ta inwestycja. A zatem odpowiadając panu na pytanie, kiedy przyszli do mnie moi znajomi, też sąsiedzi oraz burmistrz, powiedzieli, słuchaj, czy jesteśmy w stanie coś zrobić? Powiedziałem, jak najbardziej spróbujmy. I mało tego, panie redaktorze, nie zamierzam się tego wypierać, nie zamierzam się tego wstydzić. Co więcej, jeżeli przyjdzie kiedykolwiek jeszcze do mnie burmistrz Koszyna, z chęcią mu w tej sprawie pomogę, bo to jest mniej więcej taka sama sytuacja, jak radny, powiedzmy, na Dębcu, pomógłby, który mieszka, powiedzmy, na Kasztanowej, pomógłby załatwić pieniądze na to, żeby wyremontować ulicę Dębową. No mieszka w okolicach, a nikomu nie przychodzi do głowy, żeby robić wokół tego aferę. Sytuacja jest oczywiście absurdalna i wynika oczywiście z pewnej zazdrości, jakby przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, no muszą znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego swojej własnej nieudolności. Po prostu jest pytanie, ile spotkań przedstawiciele miasta odbyli w Warszawie? Rozumiem. Kończy nam się czas, panie prezesie. A jeszcze chciałem jednak mimo wszystko tutaj, żeby odpowiedział na to przewodniczący Sternalski. Jedno, max dwa zdania. Pierwsza rzecz najważniejsza. Jarku, długo już nie mieszkasz chyba w Poznaniu, bo nie wiesz, jak bardzo mocno pracuje aglomeracja poznańska i władze miasta Poznania z samorządowcami. Jeżeli spojrzysz na kolej metropolitalną, na rozmowy na temat finansowania wspólnego oświaty, finansowania także inwestycji, ja ci nie przerywałem, Jarku, projekt finansowania kanalizacji, bo między różnymi samorządami w naszej części Wielkopolski musi być współpraca dotycząca właśnie kanalizacji, retencji, budowy wspólnych inwestycji na bazie akwanetu, to byś zobaczył, że ta praca jest bardzo owocna i aglomeracja poznańska jest jednym z najlepiej funkcjonujących samorządowych organizmów. I teraz wracając do tej sprawy siekierek, wracając do kwestii siekierek, trzeba powiedzieć jedną rzecz, Jarku. Miałeś prawo nad tym tematem pracować. Czy lepiej, że to powstało w siekierkach, czy miałoby to powstać w ramach jakiegoś zintegrowanego planu kanalizacji w aglomeracji poznańskiej, to już nie jest pytanie do mnie. Niech to mieszkańcy oceniają. Ale Ostatnie zdanie, panie przewodniczący. Bardzo proszę, żebyś posłuchał, co ty mówisz. Kostrzyn jako gmina nie jest w systemie akwanetu, w związku z czym naprawdę, no rozmawiajmy o konkretach. No, Marek, znamy się kupę lat, w związku z czym nie chcę być wobec ciebie... Z perspektywy aglomeracji poznańskiej... Niech państwo ocenią ten argument. Ale masz rację, jeśli chodzi o aglomerację poznańską... Natomiast zgadzam się z tobą w jednej kwestii, niech to rozstrzygną mieszkańcy. I na szczęście, nie politycy Platformy Obywatelskiej będą tymi, którzy są wyroczni w tej sprawie, tylko ostatecznie wyborcy. A ja bardzo serdecznie wszystkim Ci wyborcy dali swój wyraz w wyborach prezydenckich, gdzie startowałeś. Musimy kończyć. Panowie, wiceszef Poznańskiego Porozumienia Jarosław Pucek i przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Marek Sternalski. Panowie, skończył nam się czas. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Jak tutaj słusznie już padło, to przecież zawsze wyborcy i mieszkańcy mogą ocenić, czy podobają im się pewne zachowania, czy też nie. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do zobaczenia.